Pancerzy dostarczą Państwu mnóstwo emocji, wrażeń, rozgrzeją zapewne Państwa serca i dłonie. Powitajmy ich bardzo gorąco. Doszło po raz pierwszy tutaj w Dziedzinie i w gminie Kołoszów. Myślę, że po raz pierwszy nie dlatego, że nas dotąd nie zauważono, ale całkiem niedawno, bo dokładnie 4 grudnia oddaliśmy do użytku mieszkańcom, turystom, gościom ten oto szalony, wspaniały obiekt. Bardzo się cieszymy i bardzo pragniemy, żeby ten obiekt sportowo-rekreacyjny tętnił życiem na różne sposoby. Myślę, że tym znakomitym sposobem jest dzisiejszy, jutrzejszy dzień, z czego jeszcze raz, jak powiedziałem, bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję organizatorom, bo przecież to nie wiemy, tylko tutaj pomagamy, za wybór tego miejsca i oczywiście dziękuję bardzo za zaszczyt, jakim mnie obdarzono pełnienia honorowego czy patronatu nad tą imprezą. A zatem chciałbym, dziękując wszystkim, witając wszystkich, oczywiście bez wyjątku, życzyć zawodnikom najwyższego uznania u sędziów, sukcesów sportowych. Państwu, nam wszystkim, widzą tutaj emocji i wrażeń najpiękniejszych, jakie tylko można dzisiaj oczekiwać. I tych muzycznych, i tych, że tak powiem, estetycznych. A zatem nie pozostało nic innego, jak wypowiedzieć rytualne. Bursztynowy ogólnopolski turniej tańca w Dziedzinie gmina Kołobrzeg ogłaszam za otwarty i wszystkim nas jeszcze życzę wszystkiego dobrego. Wójt gminy Kołobrzeg, pan Tadeusz Kowalski. Zmatrzona, zmieniona i obroci. Podstawowy raz, dwa, trzy, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, pięć, sześć, 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 sześ
Scream.